Jak mam iść obsłużyć tamten stolik? Ice, długo będziemy czekać na nasze zamówienie? Barista, pośpiesz się! Pamiętaj, to twoja praca. Nie no, patrz się na to, całują się wszędzie, mam tego dość. Tak, kiedyś była Diana, a teraz jest Nat. Dziewczyny, musimy się zakręcić koło koszykarzy, bo drużyna króliczków nie jest taka jak kiedyś. A Nat nie jest już z nami, nie opuszcza Smile'a ani na sekundę. Tęsknię za naszym starym zespołem, Nat to słaby kapitan. Nie możemy do tego wrócić. A właśnie, chłopaki, nie przeszkadza wam, że ciągle się całujemy? Smilik, to normalne, kochamy się. Julie, jak chcesz, to codziennie ci będę kupował czupoczupce. Kokoszonek, jesteś najlepszy. Ice, zamówiłam inne żelki. Innych żelek nie ma. Ice, nie słyszałeś? Moja dziewczyna nie lubi tych galaretek. A to co? Miśki? Ona lubi słonie. Smile, ona jest taka kapryśna. Tak, Diana była lepsza. O proszę, wszyscy tutaj są. Nie ma dla nas miejsca, chyba muszę napisać artykuł, że w stołówce nie ma wystarczającej liczby krzeseł. Odejdźcie stąd wszyscy, Jana. Jak chcecie być moimi kumplami, to się zamknijcie. Daj inne żelki, Ice. Innych żelek nie ma. O, patrzcie na to, Diana tutaj jest. Króliczki, nie powinno nas tu być. Idziemy. Smile, może już wystarczy tego cyrku. A ty to kto? Nie znam cię. Słyszałaś, Diana, on cię nie zna. I my też nie. Dziewczyny, co o tym sądzicie? Czy to potrwa długo? Diana, przecież to już na zawsze. Będziemy nierozłączne. Co zamawiacie, przyjaciółeczki? Ice, kpisz sobie ze mnie? Diana, on nie kpi, on mówi poważnie. Diana, trzy najbardziej niepoprawne dziewczyny z tej szkoły się połączyły. Ja nie jestem niepoprawna. Niepoprawne, co zamawiacie? Latte! Kakao. Rozumiem, dwa latte, jedno kakao. I prezent, cukierek dla każdej z was. Dziewczyny, patrzcie, Diana nie wygląda dobrze. Oczywiście została wyrzucona z króliczków i Smilik ją rzucił. Dziewczyny, nawet jej współczuję. Dziewczyny, jakbym ja się znalazła w takiej sytuacji, wyglądałabym jeszcze gorzej, więc ją rozumiem. Tak, biedna dziewczyna. Kokoszonek, czupa-czups mi się skończył. Czyli nie mogę ci już więcej dziś kupić. Czekaj do jutra. No dobra. Dziewczyny, to niesprawiedliwe. Wszyscy są zakochani, tylko my jesteśmy singielkami. Dziewczyny, musimy to zmienić. Wiecie co, moje przyjaciółki? Chcę, żeby wszystko było jak wcześniej. Chcę znowu być kapitanem cheerleaderek. Chcę być ze Smilem. Nie podoba mi się jego związek z Nat. Pamiętacie, jak powiedziałyście mi o planie? Powiedzcie mi teraz. Ice, zamawiałam kakao. Musimy zrobić tak, żeby cała szkoła zwróciła na nas uwagę. Musimy być inne. Dziewczyny, a ja sądzę, że musimy spędzić razem czas po szkole i znaleźć nowych chłopaków. Co za różnica, latte, kakao. Dziewczyny, nie potrzebuję nowego chłopaka, nie rozumiecie? Potrzebuję mojego chłopaka, Smila. Patryk, jak długo można siedzieć w toalecie? Gigi, to damska toaleta, jak ktoś tam wchodzi, to na długo. Gigi, nie poradzisz sobie sama, musimy iść na trening. Nie, nie poradzę sobie sama, zamek jest zepsuty i Patryk musi tu być i trzymać dla mnie drzwi. Brawiasty, Gigi się pośpieszy. Nie wchodź, musi się trochę przewietrzyć. No nareszcie. Gigi, szybko. Mogłaś tam dłużej siedzieć. Tylko się pośpiesz, bo mam trening. Fuj, a co tu tak śmierdzi? Patryk, wypuść mnie! Gigi, to już? Śmierdzi dymem, co ona tam robiła? Nie zachowuj się jak dziecko, to toaleta, nigdy nie pachnie dobrze. Dobra, Patryk, idziemy do innej toalety. Smilik, to jak, potrenujesz z nami? Zacznijcie beze mnie, chłopaki. Chłopaki, Smilik zaraz przyjdzie. Mam ich dość, ciągle się całują. Chodź, nie ma sensu się kłócić. Słuchaj, Smile, naprawdę jesteś we mnie zakochany? Czy po prostu dokuczasz Dianie? Naprawdę, Nat, nie obchodzi mnie Diana. Diana to zdrajca, zdrajca! Dima, zobacz. Kev, to nie Diana. Smilik, naprawdę całuje się z Nat. Twoje szanse rosną. Czy to znaczy, że złamał serce Dianie? Hej ty, nie przesadzaj! Dima, spokojnie. Dima, co się stało? W czym masz problem? Halo, Dima, oślepłeś? To nie jest Diana, tylko Nat.
Kevin chyba nic nie kuma. Nic a nic. Smiley, kumasz, że złamałeś serce Dianie, a ty byłaś jej przyjaciółką. Co, Dima? Nie rozumiem, co ci się nie podoba. Kiedy Smiley był z Dianą, nie podobało ci się. Teraz Smiley jest ze mną i też ci się to nie podoba. Idź i znajdź Dianę, może będzie z tobą chodzić. Naprawdę zajmij się sobą, bo jak nie, to pogadamy w inny sposób. Dima, chodźmy stąd. Chodź. A ty jak jeszcze raz obrazisz Dianę, to cię załatwię. No nie, co się z nim dzieje? Nie wiem, coś go ugryzło. Kochanie. Nie, Nat, idę na trening. Dobra, pa, do zobaczenia. Diana, nie rób tego. Diana, nie poniżaj się. Dziewczyny, pójdę i spróbuję pogodzić się z nauczycielem Mike'iem. Jeżeli uda mi się to zrobić, będzie to oznaczać, że to rozwiąże wszystkie moje problemy. Dobra, idę, dziewczyny. Idę, idę. Idź, idź. A my to z Janą posłuchamy, jak nauczyciel cię olewa. Nie zrobi tego. Witaj, nauczycielu Mike. Muszę z tobą porozmawiać. O czym? O moich problemach, nauczycielu Mike. Ja ze zdrajcami nie rozmawiam. Nauczycielu Mike, wysłuchaj mnie, proszę. Ja tak naprawdę nikogo nie zdradziłam. Jena, co masz na myśli? Zdradziłaś całą szkołę. Layla, ona za dużo powie. Czas zadziałać! Nauczycielu Mike, proszę, pozwól, że powiem ci prawdę. Prawdę? No dobra, powiedz. Dobrze, nauczycielu Mike. Cała ta historia z Janą i Lailą. Dianeczka, przyjaciółko, czekamy na ciebie. Nie fajnie zostawiać przyjaciół na korytarzu. Diana, tu wszystko jest jasne. Nie wstydź się tego. Mam was dość, nie mogłam nawet opowiedzieć całej historii nauczycielowi Mike'owi. Nauczycielu Mike, proszę, wysłuchaj mnie, proszę, historia z Lailą i Janą jest... Diana, do widzenia, twoje przyjaciółki czekają. Diana, przyjaciółko! Dobrze, nauczycielu Mike, dziękuję, że mnie wysłuchałeś. A była taką grzeczną dziewczyną. Co się z nią stało? Kłamie, imprezuje, straszne. Dziewczyny, powiedzcie mi, zrobiłyście to celowo, prawda? Nie! Diana, mówiłyśmy ci, że nie ma sensu z nim rozmawiać, on cię nie wysłucha. Dziewczyny, on mnie nie wysłuchał z waszego powodu. Muszę jakoś się pogodzić z wszystkimi, czy to jasne? Diana, gdzie idziesz? Zobaczyć maskotkę. Niczego nie możesz zrobić. Diana, maskotka cię nie wysłucha! Zostawcie mnie, dziewczyny, już przesadzacie! Porozmawiam z maskotką w cztery oczy, nawet nie próbujcie wejść. Maskotko? Maskotko, cześć. Potrzebuję twojej pomocy, musisz mnie wysłuchać. Cała szkoła myśli, że jestem zdrajcą, a to nieprawda. Diana, czemu nie ma mnie na treningu, co sądzisz? Maskotko, a skąd mam wiedzieć, czemu cię nie ma na treningu? Mam jeszcze jedno pytanie. Czemu mnie, kapitana cheerleaderek, nie ma na treningu? Wiem, Diana, źle się czujesz. Serio, maskotko? Tak, czuję się naprawdę źle. Diana, ja wiem, że ty nikogo nie zdradziłaś, znam prawdę. Naprawdę, maskotko? Wiesz, maskotko, wszyscy się ode mnie oddalili. Każdy! Chcę, żeby było jak dawniej, chcę odzyskać Smile'a, chcę odzyskać mój zespół, co mam zrobić? Diana, jestem gotów ci pomóc, tylko powiedz jak. Maskotko, ja sama nie wiem jak. Nie wiem jak. Diana, tracimy czas. Teraz czas na nasz plan. Widzisz, maskotko, nie zostawiają mnie samej. Nie chcą, żeby było jak wcześniej. Chcą, żebym dołączyła do ich gangu. Diana i Layla, idźcie stąd, ja znam prawdę. Co on wie? Jestem w szoku. I powiem prawdę całej szkole, wszystko będzie tak jak kiedyś, jasne? Maskotko, jesteś najlepszy. Słuchaj, maskotko, co powiesz i komu powiesz? Wiesz, że chodzą plotki? Że wcale nie jesteś maskotką? A może jesteś byłym chłopakiem Diany? Dziewczyny, co z wami? To nasza maskotka. Był z nami w jednej drużynie. Zostawcie go w spokoju. Więc lepiej niech ten puszysty króliczek milczy. Albo niech nam pokaże swoją twarz, żebyśmy wiedzieli, że jest maskotką. Jesteście takie wredne, dziewczyny. Dobra, maskotko, dziękuję. Ale nie chcę, żeby ten plan nawalił. Poradzę sobie sama. Diana! Diana, jestem gotów ci pomóc, tylko powiedz kiedy i jak! W-I-G-R-A-N-A! Wygrana! Chodźmy, Diano! Nie! W-I-G-R-A-N-A! Wygrana! Króliczki? Nie, my! My? Jest!
jesteśmy najlepsi. Nad, nasze ruchy nie są zbyt dobre. Więc więcej trenujcie, dziewczyny. Nad, źle to prowadzisz. Dobrze, że wy robicie wszystko super. Posłuchajcie mnie, wygrana. Albo mnie teraz wysłuchacie, albo drużyna króliczków się skończy. Nie no, patrzcie na nią. Przyszła tutaj i przerywa nasz trening. Diana, wiemy o tobie wszystko. Nie potrzebujemy więcej kłamstw. Diana, musimy trenować. Nasze ruchy nie są zbyt dobre. Będą jeszcze gorsze, ponieważ Nad nie jest dobrym kapitanem. No Diana, ale przynajmniej nie zdradzam mojego zespołu. A ty jesteś zła, bo Smajlik umawia się ze mną? Przemyśl to dobrze. On wybrał to, co lepsze. Ach tak, Nad. Dobrze, dziewczyny, a gdzie maskotka? Gdzie? Nie przyszedł na trening. Teraz trenujemy bez maskotki. Wiecie, czemu maskotka nie przyszła na trening? Bo zna prawdę. Jeżeli mi nie wierzycie, może jemu uwierzycie. Rozumiem, czemu maskotka nie przyszła. Diana nastawiła go przeciwko nam. Dziewczyny, zmieńmy wszystko, żeby było jak wcześniej. Nad, czemu spotykasz się ze Smajlem? Nie kochasz go. Czy robisz mi na złość? Diana, czemu rozmawiasz z tymi głupimi dziewczynami? To my jesteśmy najfajniejsze w tej szkole. O, Diana, przyszły za tobą. Wynoście się stąd. Tak, i dajcie potrenować cheerleaderkom. Niedługo będziemy miały konkurencję. W-I-E-L-A-N-A, wygrana! Króliczki? My, a nie króliczki. Dziewczyny, przecież kiedyś byłyśmy przyjaciółkami. Diana, ale już nie jesteście. Pa, pa! W-I-G-R-A-N-A, wygrana! My jesteśmy najlepsi! Smajlik, to do ciebie! Tylko pośpiesz się parę słów i dalej trenujmy. Smajlik, cześć! Smajlik, muszę z tobą poważnie porozmawiać. Nie mów nie! Naprawdę potrzebuję, żeby ktoś w tej szkole w końcu mnie wysłuchał. Oby Diana nie pogodziła się ze Smajlem. Lejla, a jak się pogodzą? Diana, jak się pogodzą, to będzie koniec. Wszystko będzie tak jak dawniej. Ona będzie w zespole króliczków, a my osobno. Oby nie pogodziła się ze Smajlem. Smile, nie jestem zdrajcą. Czemu spotykasz się z Nad? Wiem, że mnie kochasz i ja kocham ciebie. To wszystko nieprawda. To wyjaśnij mi, co się stało tamtej nocy na imprezie. Dobrze, Smile, powiem ci prawdę, co wydarzyło się na tej imprezie. Dobra, Diana, to słucham. No to było tak. Nie rozumiem, Diano. Co ty tutaj robisz? Idź poczytać książkę. Nie kradnij cudzych chłopaków. W sumie, Diana, to nie interesuje mnie ta impreza. Smajlik, a co z treningiem? Chłopaki, Smajlik nie może ćwiczyć w pobliżu zdrajców. No nie, jak mogę wszystko odzyskać? Jak ja mam to zrobić? No i co, Diana? Nie pogodziliście się? Nie, nie pogodziliśmy się. Diana, jestem pewna, że nikt się z tobą nie pogodzi, bo nikt ci nie ufa. Teraz, Diana, na zawsze pozostaniemy trzema najlepszymi przyjaciółkami. Wiecie, dziewczyny, nie ma mowy. Osiągnę swój cel i wszyscy znowu staną się moimi przyjaciółmi. Znowu zostanę kapitanem cheerleaderek, będzie jak wcześniej, jasne? Mhm. Co sądzisz, mały, uda jej się? Stawiam suwę, że jej się nie uda. Dobra, zakład. Zakład. Jestem w szoku. Nikt nie chce mi wierzyć. Ale nie zamierzam się poddawać. Pogodzę się ze wszystkimi w tej szkole. I znowu zostanę kapitanem cheerleaderek. Pamiętajcie, zostawcie lajki, subskrybujcie mój kanał, klikajcie w dzwoneczek i do zobaczenia. Pa, pa. Diana! Przestańcie!